Szczęść Boże, w trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku. Są tereny piękne i uprzywilejowane, gdzie każdy chce wypoczywać. Są też takie, którymi pogardza się, bo bieda, nędza i nic się nie dzieje. Ludzie prości, pozbawieni ambicji, zepchnięci na margines. Można to odnieść do Kafarnaum, Galilei, Cybinki, Ziemi Lubuskiej, Bieszczad, Teneryfy czy innych. Wszędzie jednak są ludzie, którym wystarczy coś zaproponować, by natychmiast zmienili swoje życie. Bo do dziś siedzą w ciemnościach. Jeszcze światło, które rozjaśnia mroki i odsuwa lęk, nie zajaśniało dla nich. Jezioro Galilejskie było miejscem, w którym można było spotkać całą mieszankę ludzkości. Tam tętniło życie. Ale jak jest dużo ludzi, jest też nieporządek. Trzeba być ostrożnym. Bo bycie dobrym może się nie spodobać. Jan nie robił niczego strasznego, a został uwięziony. On chciał prawdy i sprawiedliwości. Wzywał do nawrócenia. Lecz wielu ludzi nie wykorzystało swojej szansy, nie nawróciło się. Nie miało czasu na sprawy nieba. Jan był tylko posłańcem. Pojawienie się Jezusa też nic nie zmieniło. Mówiąc o różnych terenach, o ziemi Zabulona i Neftalego, o Kafarnaum, przypomina się ich dawna świetność i rozkwit. Była tam ziemia żyzna i urodzajna, gotowa wydawać plon. Z czasem to przeminęło. Przyzwyczajenia, rutyna, brak troski sprawił, że ziemia się zestarzała i przestała dawać nadzieję. Ten opis pasuje do człowieka, który na mocy chrztu otrzymał dar wiary. Krusząc drogą przykazań, wydawał owoce swojej pracy. Aż nadszedł czas, kiedy zgasł zapał. Serce przestało być czułe na różne bodźce. Niby pompuje krew, ale życia w tym nie widać, bo robi to tylko z przyzwyczajenia. Jest takie opowiadanie o pustelniku, co był ciągle zapracowany. Uskarżał się ciągle na nawał pracy. Lubił opowiadać, że ma do oswojenia dwa sokoły, do tresowania dwa krogulce, że musi uważać na dwa zające i na węża, że do jego obowiązków należy objuczenie osła i że pracuje także jako pogromca lwa. Zdziwionym słuchaczom rozglądającym się za tak wyszukaną menażerią wyjaśniał: sokoły to nasze oczy, które rzucają się na wszystko. Krogulce to drapieżne ręce. Zające to nogi, które często chcą uciekać. Wąż to język, wobec którego nawet 32 zęby są bezradne. Osioł to nasze ciało, a lew to nasze serce, centrum uczuć i siły człowieczej. Na podstawie tej małej opowiastki widzimy, że życie wymaga nieustannej pracy. Rzeczywistość weryfikuje nasze spojrzenie na świat. Dostrzegamy, że nie jesteśmy na wakacjach, ale w ciągłej podróży przez obowiązki, pracę oraz różnego rodzaju miłe i przykre niespodzianki. Jezus był realistą i wszystkiego doświadczał. Jego nauka dla spotkanych ludzi jasno mówiła, że choć życie nie jest łatwe, to warte jest przeżycia go w wierze, nadziei i miłości. Zaznaczał, że o te wartości trzeba walczyć każdego dnia. Kiedy dziś stanął na brzegu i dostrzegł rybaków, to spojrzał na nich w taki sposób, że nie mogli postąpić inaczej, jak tylko ruszyć z miejsca. Jego spojrzenie mówi, jak bardzo każdy z nas jest ważny, jak bardzo pragnie się z nami zjednoczyć i wejść w taką głęboką przyjaźń, prowadzącą do miłości. Doświadczył tego Piotr, Jan, Mateusz, Andrzej, Maria Magdalena, bogaty młodzieniec. Jezus wybiera uczniów. Powołanie jednak wymaga bezwarunkowego zawierzenia. I choć chcielibyśmy wyjaśnić, co mamy robić, dokąd pójdziemy, to one przyjdą później. Ale wszystko w wolności. Może jeszcze nie doświadczyłeś tego spojrzenia. Trudno je dziś dostrzec. Trudno dostrzec przychodzącego Jezusa, kiedy wiemy, że nasze serce jest sponiewierane. Właśnie to, co zniszczone przez grzech, nasze marzenia o lepszym życiu, nasze niespełnione pragnienia sprawiają, że ten fragment serca, gdzie tętni życie, jest ukryty. Lęk nas trzyma na uwięzi. Federico Moccia powiedział: słaby wątpi przed podjęciem decyzji, silny dopiero potem. Taka jest właśnie logika naszej wiary i naszej drogi do Boga. Bóg pierwszy nas umiłował i nawet dał nam własnego Syna jako Zbawiciela i każdego z nas jako oświeca swoją łaską. Ale teraz następny ruch należy do nas. Teraz my musimy się przybliżyć do Jezusa i pokazać Mu swoje choroby. Jesteśmy wezwani, by być solą i światłem, wypełniać wolę Boga, być uczciwym w każdych warunkach. Nie ma co myśleć, ale trzeba działać i podejmować wyzwanie, bo jak to stwierdził José María Escrivá,
Oto skuteczna recepta dla Twego ducha apostolskiego. Konkretne plany. Nie od nadchodzącej soboty do następnej, ale od dzisiaj do jutra. Do zobaczenia z Panem Bogiem.